nazywam się Monika Górska-Olesińska. Pracuję na Uniwersytecie Opolskim w Katedrze Teatru, Filmu i Nowych Mediów i zajmuję się badaniem sztuki nowych mediów, literatury elektronicznej, w tym poezji cyfrowej. I to, co dzisiaj chciałam Państwu zaprezentować, to wybrane zjawiska, wybrane fenomeny z obszaru literatury eksperymentalnej, które są możliwe dzięki technologiom cyfrowym. Ja chciałam pokazać, jakie możliwości daje przeniesienie słowa z kartki papieru w przestrzeń ekranu do środowiska elektronicznego, gdzie słowo można dowolnie kształtować, bo w środowisku cyfrowym słowo jest obiektem mediów cyfrowych i tak jak pisał Manowicz, podlega tym samym operacjom. Można je wprawiać w ruch, można je animować dzięki programom komputerowym i można też projektować jego zachowania, co jest niezwykle ważne i co będę starała się pokazać. Mówiłam o literaturze eksperymentalnej. Mówiąc o poezji cyfrowej, nie w sposób nie wspomnieć o rzucie kośćmi. To w nawiązaniu do poprzedniego wykładu, gdzie prezentowani byli nieszczęśni Johnsona, rzut kośćmi jest tym dziełem, w którym jego autor starał się właśnie wydobyć energię z języka, zdynamizować ten język, ożywić go w jakiś sposób. Tu akurat w przypadku rzutu kośćmi poprzez odpowiednią organizację przestrzennych relacji między słowami. W rzucie kośćmi ten postulat wydobycia energii języka udało się zrealizować do tego stopnia na tyle skutecznie, że dało to podstawy teoretykom literatury do orzeczenia o eisensteinowskim przewrocie w literaturze, a medioznawcom pozwoliło interpretować gest Mallarmego polegający na przesunięciu akcentu na inscenizację aktu pisma, na pisanie miejscami, a nie na finalną hermeneutykę tego, co napisane w miejscu, w kategoriach antecedencji sztuki wideo. I w ten sposób Andrzej Gwóźdź pisał o geście, jaki wykonał Mallarmé, rozrzucając słowa po stronie, w rzucie kośćmi. Mallarmé pisał, książka całościowe rozwinięcie litery powinna czerpać z niej wprost ruchliwość i zainicjować w przestrzeni nie wiedzieć jaką grę, która potwierdziłaby fikcję. Jednym z elementów strategii tej gry toczącej się w obszarze poezji eksperymentalnej nieprzerwania aż do obecnej chwili było konsekwentne podejmowanie próby dynamizowania i problematyzowania procesu lektury jako doświadczenia oku. I tak jak powiedziałam, w przypadku rzutu kośćmi ta postulowana ruchliwość była jedynie potencją zakodowaną przez artystę w partyturze tekstu, następnie aktualizowaną przez czytelnika. Natomiast w przypadku literatury elektronicznej ten ruch jest ruchem rzeczywistym, ruchem słowa jako obiektu w przestrzeni ekranu. I żeby pokazać pewną ciągłość zjawisk, zestawiłam ze sobą słynny kaligram Pada deszcz, gdzie poprzez aranżację właśnie słów na płaszczyźnie ten akt dynamiczny spadania deszczu został oddany z pracą powszechnie znaną Romiego Acituwa i Kamil Utterbeck, Text Rain. To jest instalacja interaktywna, która przechwytuje obraz interaktora i pozwala mu wchodzić w taką cielesną reakcję ze spadającymi z góry literami poematu. To są litery. Widzicie Państwo, że mamy tutaj do czynienia z takim kinetycznym, a równocześnie takim cielesnym czytaniem, czytaniem naszym ciałem. Powodowane niejako siłą grawitacji, litery spadają, one zatrzymują się w momencie, gdy trafią na jakąś przeszkodę. Tu
mamy do czynienia z rodzajem literatury, która często określana jest mianem playable literature w tym anglojęzycznym dyskursie, a o której można mówić literatura grywalna, czy teksty do rozegrania. Jeszcze bardziej zaawansowana praca, praca przygotowana z myślą o środowisku OS-a, praca Text Drain Erika Lawyera, gdzie przy wykorzystaniu specjalnych algorytmów pozwalających na grupowanie liter poprzez dotyk ekranu ewokujemy spadanie słów tekstu wraz z literami. Pokażę może fragment prezentacji autorskiej, gdzie w trybie Whisper, to jest jeden z trybów, wraz z tymi kroplami spadają słowa. iPada można trzymać nad głową, wtedy doświadczamy iluzji tekstu spadającego na nas wraz z deszczem. Pokazałam bardzo w skrótowy sposób drogę, jaką przeszła literatura eksperymentalna, poezja eksperymentalna, od kaligramu do aplikacji na iPada, powtarzając ten sam motyw, motyw deszczu liter. Jeden z teoretyków i twórców literatury elektronicznej, David G. Have Johnson, zwraca uwagę na to, że w momencie, w którym przemieszczamy się właśnie ze środowiska, jakim jest strona, w przestrzeń ekranu, zwracamy się równocześnie ku żywemu językowi. Ja tutaj wskazywałam na ten ruch w przestrzeni ekranu. Te słowa cyfrowe są słowami, które nieustannie się poruszają, są klikalne, są interaktywne. Ale ruch to także sposób zachowania się w środowisku. Te same trendy, które obserwuję w literaturze elektronicznej, w poezji cyfrowej, widzimy też w sztuce nowych mediów, w sztuce interaktywnej, między innymi w sztuce robotycznej, gdzie konstruowane są roboty, automaty niezwykle angażujące interaktora w kontakt z nimi właśnie przez to, że zachowują się i poruszają tak, jak byłyby bytami obdarzonymi własną autonomią. I tutaj można te linie wywieźć już od Senstera Edwarda Ignatowicza, który zaprojektował rzeźbę interaktywną, przypominającą skrzyżowanie takiej wielkiej żyrafy trójnożnej ze słupem telegraficznym, która podążała za dźwiękiem. W momencie, gdy ludzie przychodzili na wystawę, dzięki radarom dopplerowskim, które była wyposażona i mikrofonom, podążała za ich głosem. W taki niezwykle angażujący sposób wybierała sobie dźwięk i podążała za nim. Sprawiała wrażenie, że żyje właśnie poprzez swój ruch. I te same kwestie dotyczą słowa. W ogóle pojęcie życia jest czymś, co prowokuje niezwykle artystów współcześnie. Życie staje się nie tylko czymś, co jest reprezentowane, ale staje się medium, materią sztuki. Mówię tutaj między innymi o bioarcie. I myśląc o ożywianiu słowa i traktując to ożywianie w sposób i dosłowny, i metaforyczny, wyróżniłam cztery niejako takie strategie twórcze. Pierwsze to ożywianie liter przy pomocy algorytmów imitujących zachowania żywych organizmów, czyli wykorzystanie zootechnologii w służbie poezji cyfrowej. I za chwilę zaprezentuję Państwu pracę Jorga Piringera, który w ten właśnie sposób projektuje swoje biotopy językowe. Ożywianie liter i glifów energią i sygnałami płynącymi z ciała, energią kinetyczną, mową, biosygnałami. Jest szereg projektów, które pokażę, między innymi czcionka prozodyczna, czcionka, która zmienia się
w zależności od tego, jak szybko i jak głośno mówimy. Zmienia swój kształt, czyli włączenie elementu prozodii do typografii. Mamy do czynienia z nową formą typografii, która zwiększa możliwości wyrazowe właśnie fontu. Jeśli chodzi o ożywianie liter, glifów biosygnałami z ciała, pokażę taki projekt fontu biomorficznego Diane Gromali, gdzie osoba pisząca podłączona jest do aparatury podobnej jak ta, która składa się na wykrywacz kłamstw, czyli ma rejestrowane reakcje skórno-galwaniczne, które świadczą o poziomie stresu, puls jej jest badany i w zależności od tego, jak się czuje, tak zachowuje się czcionka, czyli gdy się denerwuje osoba podpięta do tego aparatu, czcionka tekstu, który pisze, na przykład wydłuża tak na ostro swoje szeryfy, te poziome takie zakończenia. To jest czcionka, to jest właściwie takie pisanie i czytanie siebie jednocześnie. Ktoś pisze, ale patrząc na te litery, widzi, co się dzieje z nim, jak się czuje, uświadamia to sobie, czyli pisząc, czyta siebie. Szalenie ciekawe projekty, gdzie właśnie glify, te fonty jako formy graficzne są ożywione bezpośrednio energią płynącą z ludzkiego ciała, mową. Inny sposób ożywiania słowa to są strategie na styku właściwie poezji eksperymentalnej i bioartu. Z jednej strony hodowanie słów w biologicznym substracie i to robi Eduardo Katz w takiej pracy Erratum, a z drugiej strony bardzo zaawansowany projekt Friedricha Bucka, który pokażę na końcu swojej prezentacji, Desinotekst, gdzie wykorzystując bakterie i implementując jej sztuczną cząsteczkę DNA, zmusza tą bakterię do produkcji białka proteiny, z której odczytywany jest wiersz, uprzednio zakodowany w tej właśnie cząsteczce. I ostatni obszar, czy ostatnia strategia, to eksperymenty w obszarze cyfrowej typografii, projektowanie animistycznych fontów, które kształtem swoim nawiązują do form organicznych i to robi David G. Hayes Johnson, którego już wspominałam, twórca takiego pojęcia Tawid, który zwraca uwagę na to, że te eksperymenty w obszarze literatury cyfrowej, cyfrowej typografii, one zmuszają nas do przemyślenia samego pojęcia języka, bo język staje się już czymś innym w momencie, gdy jego medium się zmienia. To, co Państwo widzieli w przypadku pracy Erika Loyera, Strange Rain, gdzie wraz z kroplami spadały słowa, ale w miejscu, w którym dotknęliśmy iPada. One zbliżały się, grupowały się jak rój przy naszym palcu. Loyer wykorzystywał między innymi algorytm stada, który powoduje grupowanie obiektów, które zachowują się w sposób przypominający na przykład rój pszczół, czy też ławice ryb. Te zjawiska antycypował ojciec rzeczywistości wirtualnej, Myron Kruger, twórca pierwszych prac interaktywnych, tak zwanych środowisk reaktywnych. I on mówił, że słowa w przestrzeni ekranu kiedyś będą posiadały własne sposoby zachowań. Nie będą już tylko i wyłącznie wehikułami służącymi, by komunikować jakieś znaczenia, ale staną się bytami zachowującymi się na swój własny sposób. Ta teza została sformułowana w książce Artificial Reality w roku 1983 i wcielona w życie między innymi przez eksperymenty Jorga Pillingera. Cytowany już, przywoływany David G. Hayes Johnson powiedział z kolei, poezja przestaje być dziś systemem drukowanych znaków, staje się ekologią quasi-autonomicznych bytów. Jörg Pillinger, austriacki artysta, bardzo ciekawa osoba, bo z jednej strony kontynuuje tradycję poezji wizualnej i poezji dźwiękowej, łącząc je ze sobą, a
równocześnie jest VJ-em i to swoje doświadczenie z MIDI, z VJ-ką wykorzystuje w działalności artystycznej. I taką pierwszą wprawką, pierwszą próbą były poematy dźwiękowe Sound Poems, które stanowią część takiego repozytorium dostępnego w sieci Electronic Literature Collection. Już nazwy tych poematów wskazują na to, że będzie on stosował taką strategię animizmu estetycznego. Jedno z tych środowisk nosi nazwę Predator versus Prey, czyli drapieżnik i ofiara. Ściągamy literki alfabetu, one wydają z siebie dźwięki i w pewnym momencie zaczynają się gonić i atakować, pożerać, unicestwiać wzajemnie. Nie mam tutaj tyle czasu, byśmy mogli zagłębić się w te biopoematy. One są nieprzewidywalne, w tej nieprzewidywalności, w pewnym błędzie tkwi też naturalność tych systemów. Inna praca, food chain, czyli łańcuch pokarmowy. Tutaj jeśli litera napotyka inną na swojej drodze, pożera ją, i równocześnie te litery rosną. Łańcuch pokarmowy, ale tak jak mówiłam, to są prace zawieszone w sieci, rodzaj wprawki do pracy, o której chciałam powiedzieć więcej, czyli do aplikacji na iPada ABCDFGHJKLM aż do końca alfabetu, bo tak się ona nazywa. Po tych doświadczeniach z Sound Poematami, które tworzyły takie mikrośrodowiska, gdzie litery zachowywały się jak takie małe organizmy, reagując na siebie, ścigając się, pożerając się, starał się poszerzyć zakres zachowań manifestowanych przez litery w tych swoich biotopach i wykorzystał różne rozwiązania informatyczne. Ja miałam możliwość zapytania go o to w sposób bezpośredni podczas korespondencji takiej e-mailowej i pisania artykułu i wymienił te rozwiązania informatyczne, którymi się posługiwał. Po pierwsze, jest to pojazd Breitenberga, algorytm, który symuluje zachowanie prostego organizmu zdolnego do podstawowych sensomotorycznych interakcji ze środowiskiem. Jeśli napotyka litera inną literę, odbija się od niej, podąża w innym kierunku. Algorytm stada opracowany przez Craiga Reynoldsa. Craig Reynolds współpracuje z przemysłem filmowym przy efektach specjalnych, między innymi przy Batmanie dwójce, i stworzył algorytm, który umożliwił grupowanie obiektów w układy przejawiające realistyczne zbiorowe zachowania, analogiczne do tych, jakie obserwujemy w naturze, właśnie ławice ryb, roje pszczół, stada ptaków, jeśli generowane są w kinie efekty specjalne, jakieś fantastyczne stworzenia i jeśli pojawiają się takie tłumne, stadne sceny grupowe i ta animacja ma sprawiać wrażenie naturalnego ruchu, ruchu pewnej grupy w miarę niezależnych od siebie jednostek, to wykorzystuje się właśnie ten algorytm Craiga Reynoldsa. Także model Diffusion Limited Aggregation, który służy do graficznych symulacji procesów organicznej dyfuzji, tak jak rozrasta się koralowiec mniej więcej. To są takie formy, które można symulować. Tu prezentacja tego algorytmu stada Boyd Craiga Reynoldsa. Obiekty cyfrowe zaprogramowane tak, że zachowują się stadnie, w sposób taki bardzo naturalny. I właśnie ten algorytm Craiga Reynoldsa wykorzystał Jörg Pillinger w tej aplikacji ABC aż do końca, do Z. Ja mam ściągniętą na iPada, pokażę.
Tutaj są wehikuły Breitenberga, ale chciałam pokazać, jak jest algorytm STADA stosowany. Ściąga się literki i widzicie Państwo, że to jest połączenie z jednej strony właśnie poezji dźwiękowej, z drugiej strony poezji wizualnej, bo to jest też atrakcyjny graficznie, tworzy jakąś taką formę wizualną z literami. I widzicie, że im więcej się ściągnie tych liter, tym stadniej one się zachowują, łączą się w takie stada i poruszają w przestrzeni ekranu. Te aplikacje nie są drogie. Zachęcam do ściągnięcia ich, do bawienia się językowymi biotopami Jorga Piringera. Zwróciłam uwagę na łączenie poezji wizualnej i poezji dźwiękowej jednocześnie, na zasadzie takiej hybrydy. I do Jorga Piringera jeszcze wrócę, ale chciałam na chwilę odnieść się do pracy Serge'a Bouchardon, Thatcher, gdzie w bardzo ciekawy sposób owa wizualność, dźwięk, a równocześnie grywalność tworzą fascynujące doświadczenie odbiorcze. Osoba, która uruchamia tą pracę, jest skonfrontowana z tekstem The History of Animals Arystotelesa, który bardzo szybko staje się nieczytelny. Widzicie Państwo, tutaj lata mucha. Ten środek ze skrzydełkami to jest litera Y, może tego nie widać, ale z jednej strony jest F, z drugiej strony jest L, czyli mamy fly, muchę. Ona przeszkadza nam w odbiorze tekstu. Jesteśmy zachęcani do tego, żeby uderzać, bo to się dzieje pod palcem hit. To jest zresztą taka praca, która wykorzystuje właśnie taktylność i proponuje różne sposoby interakcji z tekstem. Tu trzeba tekst uderzać, a właściwie muchę. Jest to interakcja paradoksalna, bo widzimy, że polując na muchę rozbijamy ekran i dodatkowo czytanie tego tekstu sobie utrudniamy. Trafiłam muchę, bo już widzimy, że leje się krew, tak? Stała się tutaj ona czerwona. Nie będę jej goniła, bo nie jest to łatwe. Jeszcze raz zwracam uwagę na grywalność charakterystyczną dla literatury elektronicznej. Styk literatury i gier komputerowych, jeśli chodzi o paradygmat interakcji. Mamy do czynienia z tekstami, które rozgrywamy na podobieństwo gier komputerowych. A równocześnie wciąż pozostajemy w tej tradycji poezji wizualnej, poezji dźwiękowej, literatury eksperymentalnej. Wracając do tej aplikacji ABCDFG i tak dalej, mówił o niej Piringer tak. Jest to jednocześnie dźwiękowa zabawka, narzędzie performansu i dzieła sztuki. Dlaczego narzędzie performansu? On wykorzystuje w swoich performansach aplikacje, podłącza mikrofon i dodatkowy software, który szczytuje jego słowa, czyli on wypowiada poszczególne głoski. Mówi A i na ekranie pojawia się A, które się zachowuje zgodnie z algorytmem wybranym przez niego. Na przykład wybiera ten algorytm STADA, wiele liter A podąża na ekranie w takiej formie jak ławica ryb czy stado ptaków. Możesz bawić się stworzeniami literami, przyglądając się ich interakcjom i przysłuchując się im, ale możesz też używać aplikacji jako elektronicznego instrumentu muzycznego, by komponować własne pejzaże dźwiękowe. Ta praca łączy sztukę, biologię, fizykę i zabawę, umożliwiając kreację unikalnej, dynamicznej oraz interaktywnej ekologii dźwięków. To słowa artysty, w których prezentuje swoją pracę. Tak jak mówiłam, Piringer wykorzystuje ją także podczas takich autopoetyckich performansów. Też tylko krótka prezentacja. Ja mówiłam o tych algorytmach inspirowanych przyrodą. Tutaj mamy algorytmy inspirowane fizyką newtonowską, czyli siła grawitacji działa na litery, spadają, odbijają się od siebie. Ale przed chwilą widzieliśmy, to S było wypowiadane przez Jorga Piringera. Tutaj inna instalacja Piringera wykorzystująca ten sam software, Untitled Installation, i też widzicie Państwo, że dźwięk jest przechwytywany
przez urządzenie wejścia tutaj przy mikrofonie. Także mamy do czynienia z taką typografią niezwykle dynamiczną, która jest właśnie zasilana sygnałami płynącymi z ludzkiego ciała, w tym przypadku dźwiękiem. Teoretyczka literatury elektronicznej Rita Raleigh stawia taką tezę, że po 2000 roku w literaturze elektronicznej powstaje nowy typ ekologii mediów. Strategia angażowania w narcysystemy Human Machine Loops ustępuje miejsca strategii polegającej na artykulacji systemów ekologicznych, w których wchodzą w interakcje ludzcy i nieludzcy aktorzy, tekst oraz ożywiona, w sensie taka animowana, animated, wibrująca, pulsująca materia. I wydaje mi się, że doskonałym przykładem tego jest praca Stephanie Strickland i Cynthia Lawson-Jaramillo, Sleeping Glimpse. To jest praca, której towarzyszy takie motto: woda czyta tekst, tekst czyta technologię, technologia czyta wodę. Stephanie Strickland jest poetką, ale i matematyczką. Fascynuje ją matematyka. Mówi o sobie, że jest math groupie. Ten dyskurs twardej nauki szalenie ją uwodzi, poza tym, że jest niezwykle wrażliwa na piękno języka. Byłam na wykładzie rocznicowym poświęconym pracom Batesona i tam zobaczyła wideo Paula Ryana. Paul Ryan to twórca wideoartu związany z takim Environmental Channel Television. Działał w latach 60., 70. Te jego prace były niezwykle ekologicznie zaangażowane. Stworzył system notacji zjawisk przyrody, Earth Score Notational System, i rejestrował między innymi akweny wodne. Posługiwał się takim określeniem wywiedzionym, nie będę się wikłała właśnie w ten twardy dyskurs nauki, ale wywiedziony z nauk biologicznych, następnie też w topologii stosowany chreodu. Chreody wodne, upraszczając mówiąc, co on filmował, to są takie powtarzające się ruchy wody, jakieś takie rozpoznawalne wzorce, paterny w zachowaniu wody. Czyli fala podnosi się, łamie się w podobny sposób, zabiera kawałek brzegu, by za chwilę wrócić. Podobnie z zawirowaniami wody. Gdy przypatrywał się wodzie, uchwycił takie chreody, powtarzalne wzorce w jej zachowaniu. I by je uwypuklić, starał się, rejestrując te zachowania wody, dostosować swoje ciało do ruchów wody. Czyli czytał wodę ciałem, bo to nie była taka beznamiętna rejestracja, tylko też rejestracja cieleśnie zaangażowana. I Stephanie Strickland zobaczyła te jego chreody wodne i bardzo jej się spodobały i chciała je wykorzystać w swoim utworze. I napisała tekst. Tekst był rodzajem takiego kolażu, remiksów. Wykorzystała wiele artykułów naukowych poświęconych technologiom uchwytywania obrazu, branżowych. Ten tekst nie jest tutaj tak istotny. Ale postanowiła, że woda będzie animowała ten tekst. Cynthia Lawson-Jaramillo, która z nią współpracuje, a która jest informatyczką, napisała program, który analizował wideo Ryana, bo Ryan udostępnił to swoje wideo. Wykorzystano 10 fragmentów wideo, gdzie te chreody wodne, te ruchy wody zostały zarejestrowane. I współpracująca ze Strickland Cynthia Lawson-Jaramillo napisała taki program, który statystycznie analizował ten obraz, jak się zmieniają piksele, jak się zmienia kolor w obrazie i tym zmianom podporządkowywał ruchy słów. Ja za chwilę pokażę, jak wygląda ten poemat, ale było w istocie tak, że woda, która została kiedyś przeczytana dosłownie przez Ryana technologią wideo, teraz czytała tekst napisany przez
Stefani Strickland, bo to ona animowała te słowa, więc woda czyta tekst, tekst czyta technologię, bo tekst był o technologii, technologia czyta wodę. Na tym polegała ta, ta pętla. Dodatkowo mówi Strickland tak, cel, który nam przyświecał, oddać tekst do dyspozycji wody. Struktury kreodów wodnych zarejestrowanych przez Ryana pełnią funkcję atraktorów, wabią, przyciągają ku sobie tekst poematu, animując poetycki performance wydarzający się na oczach czytelnika. Dynamika komponentu werbalnego cyfrowej wersji Sleeping Glimpse nie ogranicza się do tego ruchu wody, bo słowa nie tylko poruszają się na ekranie, ale i zmieniają swą wielkość. Podczas każdego z cykli, które Strickland określa mianem oddechów poematu, słowa kurczą się lub powiększają, co też miało sprawić, by ich ruch wydawał się bardziej organiczny. Zobaczymy fragment tego poematu. Zaraz tutaj wejdę na stronę z utworem. W momencie, w którym on się będzie ładował, chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, że czcionka, którą napisane są fragmenty tego tekstu, jest czcionką odręczną. Pismo odręczne też już jest inaczej wartościowane. Widzicie Państwo, pojawiają się słowa i one poruszają się wraz z ruchami wody. Tak jak porwany liść przez prąd ulegają podobnym zawirowaniom. Więc mamy do czynienia z takim organicznym, przepraszam bardzo, z organicznym tekstem. To tyle, jeśli chodzi o Sleeping Glimpse. Jeszcze w autokomentarzu poświęconym temu utworowi sformułowała następującą tezę Strickland. W poemacie Sleeping Glimpse przypisałyśmy jednakowe znaczenie ludzkim językom i nieludzkim. Nadałyśmy tę samą rangę ludzkim czytelnikom i nieludzkim czytelnikom. Takim nieludzkim czytelnikiem jest komputer, ale jest nim też woda. Ta sama woda jest jednocześnie nieludzkim tekstem. Tekstem, na który oddziałuje siła grawitacji. Tekstem, który pomimo nagłych zaburzeń odnawia się nieustannie za sprawą struktur kreodycznych. Wspomniałam o tych wszystkich rozwiązaniach, które rejestrują dźwięk i adekwatnie do tego dźwięku aranżują fonty, czcionki, słowa pojawiające się na ekranie. Wiele takich prac powstało w laboratorium, którym kieruje Jason Lewis, OBX Lab. I też zaprezentuję fragment tylko tej pracy, gdzie jest intralokutor. O. Na zasadzie może nie takiego slamu, ale takiego pojedynku raperskiego. Dwie osoby wyposażone w mikrofony mówią do siebie. I teraz jest system rozpoznawania mowy. Te słowa są wizualizowane w postaci tekstu na ekranie i wchodzą ze sobą w interakcję, atakując wzajemnie przechwycone sylwetki tych osób. I w momencie, gdy ktoś mówi cicho, słowa są mniejsze. W momencie, gdy mówi głośno i agresywnie, są większe i gwałtowniej wnikają w sylwetę drugiej osoby. Jest to taki pojedynek na słowa, który zyskuje swoją wizualizację. To interlokutor, tak to wygląda. OBX Lab kierowany przez Jasona Lewisa. Widzicie Państwo, przechwytywane, podobnie jak w Text Rain, są sylwetki tych osób i rozpoznawane jest to, co te osoby mówią. Pojawia się w postaci tekstu na ekranie i wchodzą te teksty ze sobą we wzajemną interakcję. Installation encourages people to play around with emotional qualities of their speech.
as well as the effect that we would have on each other's bodies. Okay. Wspominałam już o czcionce biomorficznej Diane Gromali. Sama Diane Gromala jest, czcionka prozodyczna, bo te eksperymenty OBX Lab to są eksperymenty realizowane po roku 2000. Wcześniej w MIT Tara Rosenberg stworzyła taki fond prozodyczny, reagujący właśnie na prozodię, na to, jak, z jaką emfazą, jak głośno, w jakim rytmie wypowiadany jest tekst. Diane Gromala, projekt czcionki biomorficznej. Oddech, puls i reakcje skórno-galwaniczne. Te biosygnały są szczytywane i w czasie rzeczywistym to, co jest pisane, zmienia się. Tutaj widzicie Państwo puls. Litery pulsują, rozszerzają się wraz z oddechem, a dodatkowo te animacje szeryfów, kiedy takie spajki ostre się pojawiają, wskazują na stres. Diane Gromala, ona porusza się w tym obszarze art and science. Prowadzi laboratorium zajmujące się analizą, badaniem, leczeniem bólu chronicznego, na które ona też cierpi. I stworzenie takiej czcionki ma również swój głębszy sens, bo język jest medium niedoskonałym w tym zakresie, jakim na przykład jest mówienie o doświadczeniu wisceralnym, o tym, co poza językowe, co wynika z naszego wnętrza. Bardzo trudno jest na przykład opowiedzieć o swoim bólu. Natomiast taka czcionka poza językiem, swoim zachowaniem uwydatnia na przykład nasz stres. Wyrazić to, co niewysławialne, stworzyć medium pozwalające na komunikowanie światu tych doznań płynących z wnętrza odczuwającego ciała, których nie da się zawrzeć w tradycyjnych słowach i uchwycić w stojących za nimi pojęciach. Chciałam na chwilę porzucić te eksperymenty typograficzne. Jeśli starczy mi czasu, to wrócę do prac Davida Gehave'a Johnstona. Natomiast zobowiązałam się, by powiedzieć nieco o tym pograniczu bioartu i literatury eksperymentalnej i chciałabym przedstawić pracę The Xenotext Experiment, o której już wspominałam, Friedricha Bucha. On kontynuuje w swoim, tutaj jest Friedrich Buch prezentujący poemat The Xenotext na sympozjum Book Unbound w roku 2011. To jest projekt, który jest wciąż realizowany. Niezwykle drogi i niezwykle czasochłonny. Projekt żywej poezji. On nawiązuje do prekursorskich działań Paka Chunga Wonga i Paula Davisa, także do programu biopoezji Eduardo Katza, czyli do tych wszystkich prac, gdzie starano się na zasadzie stworzenia pewnego szyfru zakodować wiadomość w języku werbalnym w kodzie DNA, ale wykracza poza zakres dotychczasowych eksperymentów poprzez to, o czym mówiłam. On wybranej przez siebie bakterii wszczepia sztuczną cząsteczkę. W tej cząsteczce jest zakodowany krótki tekst poematu. Zakodowany w ten sposób, że do określonych kodonów przypisane są litery alfabetu. I teraz ta cząsteczka wszczepiona do organizmu bakterii ma sprowokować produkcję białka, z którego należy odczytać drugi poemat. I teraz chodzi o to, że w tej cząsteczce zakodowany jest poemat, który jest czytelny, wyrażony w języku,
I w tym białku wyprodukowanym również ma się dać odkodować inny poemat, który ma nie być bełkotem, ciągniem liter, ale też ma mieć sens. Wcześniej przeprowadzane są symulacje. On wykorzystuje w tym celu komputer i przeszukuje słowniki, zadając szyfry, bo litery w poemacie muszą nawzajem się odbijać. Zaraz pokażę to w sposób bardziej dokładny, prezentujący oba te teksty. Więc z jednej strony przekroczenie tych eksperymentów Wonga, Paula Davisa, także Eduardo Katza Genesis, gdzie jakąś wiadomość w języku sformułowaną, w języku werbalnym, kodowaną w kodzie DNA, z jednej strony przekracza tę tradycję, a z drugiej przywołuje maksymę ukutą przez futurystę Marinettiego, zawsze, czy istnieje także bakteria istotna dla żywotności sztuki. Też literalnie odczytuje aforyzm Borowsa, słowo jest wirusem z kosmosu. Pracuje, ten projekt wymaga współpracy z biotechnologami, z genetykami. Głównym protagonistą, bohaterem jest Deinococcus radiodurans. To jest ekstremofilna bakteria, która jest niezwykle odporna na niekorzystne czynniki środowiskowe. Ma zdolność szybkiej naprawy uszkodzonych struktur kwasu dezoksyrybonukleinowego i w ten sposób opiera się procesowi mutacji. Ja mówiłam o paku Chungwongu, on właśnie w łańcuchu DNA Deinococca radiodurans'a, ta bakteria jest nazywana też bakterią Conanem, bo jest niezwykle właśnie odporna. Pak Chungwong zakodował w łańcuchu DNA tego ekstremofila słowa piosenki It's a small world after all. Chodziło też o to, jak wysłać w kosmos, albo jak zachować dziedzictwo kulturowe, tak? Na wypadek jakiejś globalnej katastrofy. W czym zapisać? No może zakodować wiadomość o nas w DNA, tak by ktoś mógł zgodnie z szyfrem to odczytać. Bok postanowił przesunąć granice tego eksperymentu, wykroczyć poza to, co zostało dotąd zrealizowane. Miał ambitne plany wobec bakterii, widząc w niej potencjalnego współtwórcę dzieła, partnera w artystycznym działaniu, a nie jedynie pojemnik na wiadomość. Ta bakteria miała współtworzyć to dzieło w sposób dosłowny i chodziło o ten drugi poemat, który miał być odczytywany z produkowanego przez bakterię białka, z produkowanej proteiny. Stuart Alan Kaufman był tym biologiem, który pomagał Bokowi w realizacji tego przedsięwzięcia. Celem było doprowadzenie do sytuacji, w której po implementacji owej sztucznej cząsteczki, sztucznego genu z zaszyfrowanym krótkim wierszem, szyfrowanie odbywało się poprzez przypisywanie odpowiednich liter alfabetu wybranym trypletom nukleotydów kodujących aminokwasy w sekwencji DNA, bakteria w procesie ekspresji owego genu wypowiedziałaby się zgodnie z podaną przez artystę instrukcją, produkując proteinę kryjącą w sobie nowy poetycki utwór. Podstawą eksperymentu stanowiącego równocześnie rodzaj intelektualnej i artystycznej prowokacji była skomplikowana procedura szyfrująca, która uwzględnić musiała także złożone procesy biochemiczne zachodzące podczas translacji informacji genetycznej, pierwotnie zawartej w kodzie DNA, przepisywanej za pośrednictwem mRNA na strukturę białka. O tej pracy, to jest inotekst, eksperyment, pisał David Wershler, duży artykuł pracy poświęcił. Ja tutaj też muszę podpierać się naukowym tekstem. Kiedy pisałam o zinotekście, korzystałam z pomocy i konsultacji pana doktora. Wojciecha Borkowskiego.
ponieważ tak zaawansowana, jest to wiedza konieczna do zrozumienia istoty tego projektu. I także pomocnym w zrozumieniu tego projektu są artykuły Werschlera. Pisze on tak. Przypomnijmy sobie film Gattaca prezentujący futurystyczną wizję świata, w której uprzywilejowany jest Noski, korzystając z dobrodziejstw inżynierii genetycznej. Tytuł zbudowany jest z czterech liter. A, C, G, T oznaczają adeinę, cytozynę, guaninę, tyminę. Cztery nukleotydy stanowiące podstawowy komponent DNA. Triplety tych nukleotydów tworzą kodony. Bok rozpoczyna swą pracę od wyselekcjonowania 26 spośród 64 możliwych kodonów, którym następnie przyporządkowuje litery alfabetu. W procesie określanym jako transkrypcja DNA przypisywane jest na RNA, przy czym w pozycjach komplementarnych do adeiny pojawia się uracyl, który zastępuje tyminę, tyminy, adenina, guaniny, cytozyna, cytozyny, guanina. Ponieważ istnieje wzajemna komplementarność pomiędzy źródłową sekwencją DNA i powstającą sekwencją RNA, która następnie zostaje przetłumaczona na sekwencję aminokwasów tworzących białko, to aby projekt zadziałał, oba poematy umieszczone w sekwencji DNA i produkowane przez organizm bakterii w postaci proteiny muszą się wzajemnie szyfrować. Opis Werschlera jest skrótowy, wymaga uzupełnienia. Cechą kodu genetycznego jest degeneracja. Istnieją 64 kodony, natomiast kodowanych przez nie aminokwasów jest jedynie 20. Jeden aminokwas może być kodowany przez różne trójki nukleotydów. Cysteina kodowana jest przez triplety TGT, TGC. Ponadto trzy spośród tripletów nukleotydów UAA, UAG, UGA nie kodują żadnych aminokwasów, lecz sygnalizują przerwanie procesu biosyntezy białka. Są to tak zwane kodony stop. I degeneracja kodu genetycznego stanowiło źródło dodatkowych ograniczeń, z którymi radzić musiał sobie artysta, ponieważ każdorazowo mógł się posługiwać, przypisując określoną literę określonemu kodonowi, każdorazowo mógł się posługiwać zestawem jedynie 20 liter. I tutaj wykorzystywał komputer, szukając wyrazów, które wzajemnie by siebie, które wzajemnie siebie będą szyfrowały. Zasada wzajemnego szyfrowania. Litera A w pierwszym poemacie miała swój odpowiednik w literze I w poemacie drugim. Jeśli w drugim gdzieś się pojawiło I, to z kolei w pierwszym musiało być A. Wzajemnie te litery musiały się szyfrować. Przez wiele lat testował różne warianty tych szyfrów, biorąc pod uwagę specyficzne cechy kodu DNA, które zdeterminowały poszukiwania w zakresie semantyki. Ja chciałam tutaj wspomnieć o jednym. To jest praca na ograniczeniach, na tak zwanych constraint. To jest to, co robili członkowie warsztatu literatury eksperymentalnej u LiPo, narzucając sobie pewne ograniczenia. Tylko tutaj ta poprzeczka została już podniesiona niezwykle wysoko. Ale to jest dokładnie ta tradycja warsztatu literatury eksperymentalnej. Zresztą Bóg, on jest znany na przykład z brawurowych wykonań Ursonaty Kurta Schwitersa, więc ma świadomość tej tradycji literatury eksperymentalnej i niezwykle ambitny sposób podnosi poprzeczkę. I szukając szyfru, który dawałby najlepsze rezultaty, posługiwał się programem komputerowym, który napisał w języku Perl, który przeszukiwał słownik, wychwytywał współzależne pary słów, ułatwiał w ten sposób tworzenie ich repozytorium. Największe zawierało 786 wyrazów. I on z tych wyrazów starał się skonstruować później dwa poematy, które wzajemnie będą siebie szyfrowały. Czyli jak tu będzie I, a tu A, to sytuacja odwrotna musi być, gdy tu by było A, to po drugiej stronie musimy mieć dokładnie w tym samym miejscu, na tej samej pozycji literę I. Moment napisania, odnalezienia w systemie języka dwóch wzajemnie szyfrujących się wierszy inicjował kolejne fazy projektu. Komputerową symulację procesu zwijania białka, które miała wyprodukować bakteria, bo następnie należało sprawdzić, czy takie białko w ogóle da się zwinąć, więc następował proces symulacji procesu zwijania tego białka, który bakteria miała wyprodukować po zasymilowaniu tego sztucznego genu z pierwszym zakodowanym poematem. Trzeba było w laboratorium wytworzyć sztuczny gen w postaci plazmidu. Zlecano to w firmie DNA 2.0 działającej w Stanach Zjednoczonych. Następnie wszczepiano do organizmu bakterii. Ten zabieg przeprowadzono w Instytucie Złożoności Biologicznej i Informatyki Uniwersytetu w Calgary. No a następnie obserwowano, dokumentowano fazę
eksperymentu. I to są te poematy, wzajemnie się szyfrujące. Ten, który jest zaszyfrowany w tej sztucznej komórce wszczepionej bakterii, brzmi tak. Any style of lie is prim, oh stay my lar, with Willy Ploys, mon derive. The riff of any tune allowed, i tak dalej. A po drugim mamy The fairy is rosy of glow, in fate we rely. Teraz widzicie Państwo, że tu, gdzie pojawia się litera A, po drugiej stronie mamy literę T. I analogicznie, jeśli znajdziemy T, to w drugim poemacie musi być litera A. Czyli on najpierw szukał dwóch poematów, które wzajemnie będą siebie szyfrować, a później starał się cząstkę tego pierwszego zaimplementować w postaci właśnie tej syntetycznej cząstki DNA do organizmu bakterii i oczekiwał, że wyprodukuje ona proteinę, z której będzie się dało odczytać ten drugi poemat. Pozostał wierny metodzie twórczej polegającej na posługiwaniu się ograniczeniami, o czym już mówiłam, doprowadzając ją do ekstremum, bo on dodatkowo ustalił, że oba teksty muszą pozostawać w dialogu ze sobą i traktować o relacji pomiędzy językiem i genetyką. Także postanowił, że sztuczny gen implementowany do organizmu nie może upośledzać jej funkcji, ani też powodować mutacji. I na początku okazało się, i to śmiał się artysta opowiadając o tym projekcie, okazał się być Deinococcus radiodurans lepszym krytykiem, a raczej niezwykle surowym, jak stwierdził artysta, wydawcą, aniżeli poetą, bo niemal natychmiast metabolizował zwijane białko, bo rozpoznawał je jako wadliwe. Uniemożliwiając odczytanie poematu. Nie oznacza to, że przedsięwzięcie się nie powiodło sukcesem, ale też nie od razu zakończyły się próby z maszyną z linotekstu, bo to jest cała machina, i pałeczką okrężnicy E. coli. Czytając poemat napisany przez Boka, rozpoczynający się wersem Any style of life is prim, interpretując go jako zestaw instrukcji kodujących sekwencję białka, E. coli odpowiadała The fairy is rosy, czy mówiła, wyrażała utwór, produkując białko, z którego dało się odszyfrować tekst The fairy is rosy of glow. I jak wyjaśnia Wersler, tekst pierwszego z wierszy czynił autoiluzję do samego procesu kodowania. Tekst drugiego infokował fizyczny proces sygnalizujący początek aktu kreacji, bo do sekwencji genetycznej wszczepionej do organizmu bakterii dołączono białko fluorescencyjne, żeby widzieć, czy, czy doszło już do transkrypcji, bo wtedy bakteria rozświetlała się na różowo pod wpływem tego białka fluorescencyjnego, i to był sygnał dla badaczy, że ten proces transkrypcji sekwencji źródłowej na RNA się rozpoczął. Więc to The fairy is rosy of glow, różowe od świecenia. Dodatkowo te poematy opowiadały o tym, co się działo w samym procesie twórczym, który skutkował powstaniem tego dzieła. Tutaj jeszcze poglądowo tabela, która ukazuje skrócony schemat zinotekstu. W pierwszym wierszu tabeli jest zaszyfrowany tekst w DNA sztucznego genu, w drugim wierszu tabeli sekwencja kodonów w postaci występującej w DNA, w trzecim postać kodonów występująca w mRNA, a w czwartym wierszu aminokwasy w białku wyprodukowanym po zintegrowaniu sztucznego kodu z genomem bakterii. Piąty to tekst odszyfrowany z sekwencji białka. Nie mam tutaj tego zdjęcia, ale integralną częścią tego projektu, czy jednym z elementów, były też modele tej cząsteczki, tego poematu, prezentowane w postaci rzeźby na wystawach. Więc mamy tutaj do czynienia z taką poezją, która jest dosłownie ożywiona, z charakterystycznym dla bioartu, właśnie biomateriałem jako medium tworzenia. I w zasadzie to jest chyba wszystko, co chciałam dziś zaprezentować, mówiąc o
O cyfrowym słowie, które ożywa. Które ożywa nie tylko w przestrzeni ekranu, ale ożywa już całkiem dosłownie w biologicznym substracie. Dziękuję i jeśli mają Państwo jakieś pytania, to zachęcam do ich zadawania. Chodziło o takiej klasycznej literatury, szukamy i kombinujemy, żeby się nie nudzić tą literaturą. Ale równocześnie kontynuujemy tradycję literatury eksperymentalnej. Czy to jest kwestia nudzenia się? Mówiłam o tej grywalności, o nowym sposobie interakcji z utworem poetyckim, który bazuje na dobrą sprawę, na schematach, które to młode pokolenie przejmuje w kontakcie, w takiej codziennej edukacji. To jest część. Ja nawet nie wiem, czy zainteresować. Wydaje mi się, że ten sposób interakcji z tekstem kultury jest jak najbardziej już naturalny. My jesteśmy przesiąknięci tymi nawykami dotykania ekranu, dotykania słowa. Wręcz oczekujemy tutaj jakiegoś feedbacku. Zastanawiam się czytanie, no bo jak spadają mnie litera, to gdzie tam się doszukać z tych spadających liter jakiegoś czytadła, takiego przez WC. Czy to chodzi bardziej o bajer, o grę, o właśnie urozmaicenie sobie życia, czy o zagłębienie się w literaturze jako takiej? Wiem, do czego pani zmierza, o atencję i na jak długo jest w stanie przyciągnąć nas to dzieło, ale odbiorcy tego typu literatury są coraz bardziej świadomi i wiedzą, że tam gdzieś ukryty jest tekst. Właśnie ten tekst trzeba odkryć, ten tekst trzeba wygrać, rozegrać, można do niego wrócić, należy poświęcić mu uwagę. W dyskursie naukowym propagowana jest ta metoda close reading, czyli bardzo takiego wnikliwego analizowania tego tekstu. To też jest prawda, ale są prace, które wymuszają na nas uważne czytanie tekstu i pracą, która niejako na drugim biegunie się lokuje tego samego procesu, który widzieliśmy w Text Rain, jest taka praca Still Standing, ja ją chętnie pokażę, bo ona polega niemal na tym samym, czyli system przechwytuje obraz sylwetki interaktora na ekranie i interaktor, kiedy chodzi przed ekranem, to widzi, że litery rozpryskują się spod jego nóg, tak jakby kopał liście gdzieś suche w alei parkowej. I jeśli jest cierpliwy, jeśli nie porzuci tego dzieła i przystanie na chwilę, to zobaczy, że jego nieruchomość, czyli taka pozorna pasywność, bo my jesteśmy w kontakcie ze sztuką interaktywną przyzwyczajeni do tego, żeby coś naciskać, coś klikać. Jeśli stanie i się zaduma, to nagle zobaczy, że jego ciało wypełnia się tekstem. No i w tym momencie na pewno już ten tekst odczyta, a jest to wiersz. Ja bardzo chętnie Still Standing pokażę, bo gdy jest on analizowany, interpasywność, taki termin się pojawia, Still Standing. Pokazałam Sleeping Beams. Są trzy rodzaje interfejsu do tego utworu. Ja uruchomiłam w trybie wysokiej rozdzielczości, gdzie widać tylko wideo Ryana i tekst, który się pojawia, ale jest inny tryb, tryb scroll, gdzie to wideo jest w małej rozdzielczości na ekraniku, a pod spodem jest tekst, który można sobie
przewijać i spokojnie się z nim zapoznać. Więc bardzo często jest tak, że jest kilka opcji lektury dostępnych dla interaktora. Tak jak jest w postaci Sleeping Dreams, nie mówiąc o tym, że Sleeping Dreams jest też wydrukowane w tomie, tak, w tomie Sun Zero i można przeczytać jako tekst tradycyjny, wydrukowany, unieruchomiony na papierze. Jednego czytelnika szukającego czegoś więcej niż tylko zdań takich prostych. No bo my niewątpliwie mamy tutaj do czynienia już z innym porządkiem lektury i z innym sposobem czytania. My nie jesteśmy unieruchomieni w fotelu z tą książką, tylko czytamy całym ciałem. I to jest Włączające myślenie niż literatura sama o sobie. Zaraz zaprezentuję Still Standing. Okej. Tutaj też zaangażowany był Jason Lewis, ten od OBX Labs w stworzenie tego dzieła. Widzicie Państwo, nawet tutaj ten tekst się rusza, sprawia wrażenie czegoś organicznego, jakby był tworzony przez mrówki, tak? Jakieś cząsteczki. Mówię o sposobie realizacji tego wideo. As the user walks in front of the projection, the text reacts as it can be and pushed away. The video recognition module has the user silhouette, and if the person is in motion or standing still. Should the user stand still for a short period of time, the text will soak out his body to become more and more legible. No i tutaj się pojawia tekst, on się stabilizuje i można ten tekst odczytać. Tylko to trzeba odkryć. To jest ta nagroda za zadumę. Ja miałam jeszcze takie pytanie, czy w tym poemacie Nie, nie, to była taka moja refleksja na ten temat, bo problematyka pisma ręcznego bardzo mnie interesuje. To pismo ręczne jest różnie wartościowane w kulturze. Jest teraz szereg projektów artystycznych, które wracają do pisma ręcznego jako do czegoś, co nosi ten ślad indywidualizmu. Tworzone są czcionki i rekonstruowane czcionki, na przykład font Tesli. W Muzeum Tesli bardzo skrupulatnie przeanalizowano całą jego korespondencję i stworzono font Tesli, Tesla font. Można ten font ściągnąć, ale on jest wariantywny, czyli i to jest nie tylko jedno, tylko przynajmniej 8 czy 9 czcionek, które na zasadzie takiego random generation są mieszane. I wtedy piszemy na komputerze, ale to coraz bardziej przypomina pismo odręczne, bo jest w jakiś sposób zindywidualizowane. Na Instagramie jest taki projekt The Art of Handwriting, gdzie artyści wysyłają do takiej wirtualnej galerii na tych karteczkach memo jakieś teksty napisane przez siebie. Jak sejsmograf, tak? Tak jak u Diane Gromali, jak sejsmograf, który zdradzał tam, że ręka zadrżała, tak? Że to pismo jest niespokojne, więc my też może byliśmy niespokojni. A to była taka moja intuicja. Ale takie pismo jest bardziej organiczne. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Czy takie pismo biologiczne w ogóle może wejść w mainstream, na przykład, że będziemy pisać kiedyś w przyszłości, na przykład? No jak się przyjrzymy całej biometrii, jak niezwykle jest popularna, czytaniem na laptopach, na naszych linii papilarnych, konieczność właśnie udostępnienia swoich danych, już nie osobowych, ale danych biometrycznych, no to może kiedyś tak, przecież mierzą nam puls, iPhony, już jest tyle tych aplikacji, teraz jest takie określenie quantify self,
Tutaj pani Dagmara też korzysta z Endomondo, tak? Wiemy, jak biegamy, wiemy, ile kalorii spalaliśmy, więc coraz więcej informacji, coraz bardziej intymnych o naszym ciele ujawniamy w przestrzeni serwisów społecznościowych. Czasami w sposób nie do końca uświadamiany, także kto wie? No, to jest projekt artystyczny. No, ale może. Czy jeszcze jakieś kwestie nurtują Państwa, czy na jakieś pytania jeszcze mogę odpowiedzieć? Mówi Pani, to nie ta Pani. Ja jeszcze mam ciekawostkę, muszę przyznać, bardzo otwiera horyzonty, jakie spotkanie. To dziękuję. Dziękuję za to, że Państwo przybyli.